Panie, Ojcze Święty, Ty dałeś ludziom prawdziwy chleb z nieba. Pobłogosław to tabernakulum, przygotowane do przechowywania sakramentu ciała i krwi Twego Syna. Spraw, abyśmy wielbiąc obecnego tutaj Chrystusa, nieustannie jednoczyli się z tajemnicą Jego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław, Panie, ten obraz. Niech nam przypomina, że Maria jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie. Panie Boże Wszechmogący, Ty w osobie Najświętszej Marii Panny dałeś swemu Kościołowi niezwykłe pośrednictwo łaski. Pobłogosław tę szatę i koronę przeznaczoną ku czci Najświętszej Marii Panny i spraw, aby ci, którzy będą gromadzili się wokół obrazu, z ufnością znosili ku niej oczy i za jej wstawiennictwem wzrastali w świętości na wzór Twojego Syna. Witam Was na tej rychwałskiej ziemi, cisi świadkowie wiary żywiecczyzny i całego Podbeskidzia, aż po Śląsk Cieszyński. Witam przybyłych z różnych stron naszego kraju, z zagranicy pielgrzymów, których nie jestem w stanie teraz wszystkich wymienić. Niech ta liturgia mszy świętej, wyraz naszej wdzięczności za opiekę Matki Bożej Rychwałskiej, stanie się dla nas źródłem jedności, pokoju i umocnienia w Duchu Świętym. Pragnę w imieniu Kościoła Krakowskiego pozdrowić wszystkich zgromadzonych. 50 lat temu był kardynał Wyszyński, był arcybiskup krakowski, Karol Wojtyła, jako biskup także tutejszej parafii, tutejszego sanktuarium. I on wygłosił wtedy na początku uroczystości przewspaniałe przemówienie, przywitanie. Od pierwszego słowa pragnę zwrócić się do Ciebie, Matko Najświętsza, Matko Boża Rychwałska. Ty szłaś tutaj, o Matko, i trafiłaś przed 300 laty i od tego czasu rozpoczęła się droga nasza ku Tobie, droga naszych przodków, naszych praojców we wierze, droga nadziei i miłości. Oni wszyscy tutaj chodzili od samych początków, od XVII wieku. Chodzili, ażeby składać Ci cześć. Chodzili, ażeby Cię błagać. Chodzili, ażeby Cię przepraszać. Chodzili, ażeby Ci dziękować. I my przyszliśmy dzisiaj jako spadkobiercy, jako ich dziedzice. Odziedziczyliśmy po nich tę modlitwę do Ciebie. Modlitwę wiary żywej, tę nadzieję niezłomną i tę miłość gorącą. I z tym dziedzictwem tutaj przychodzimy. Dobrej żał na uniżenie swojej służeby.
9, ostatnim roku Wielkiej Nowenny przed obchodami tysiąclecia Chrztu Polski, kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, koronował papieskimi koronami w całej Polsce 8 obrazów i maryjnych figur. Podczas jednej z takich koronacji mówił, że w ten właśnie sposób pragniemy na sakrum Polonie Millennium przygotować się należycie, aby w całej chwale ukazać córę królewską, która towarzyszyła dziejom naszego narodu przez 10 wieków. Trzeba nam również dzisiaj przed Matką Bożą Rychwałską o to się pomodlić. Prosić Boga o naszą odnowę, o nawrócenie naszych umysłów i serc, o to, by sumienie wszystkich się obudziło w duchu solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem, za to wielkie wspólne dobro, którym jest nasza umiłowana ojczyzna. Wiele jest stalowych serc, mówił w tym kazaniu ksiądz prymas tysiąclecia. Potrzeba te serca odmienić, a żeby mogły się odmienić, trzeba nam macierzyńskiego serca, które by przemawiało do serca Bożego. Niech więc Rychwałska Pani przemawia za nami. Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami do Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Górolski hołd. W rychwałskim obrozie Maryja na nos woła. Pójdźcie do mnie, dzieci, z każdego tych gór sioła. Matko nasa, Pani żywieckiej ziemi, zasłuchani w tą nabożną pieśń, pokornie i z radością stajemy przed Tobą tutaj w rychwałdzie, w tym górolskim gnioździe. Kajus bez mało 400 roków przychodzą do Ciebie pielgrzymi z bliska i z daleka. W roku Pańskim 1965, w dzień Twojej koronacji, byli tu nasi ojcowie. W tamten trudny czas zmogań Kościoła i Polaków z komuną nie odwiedła i głód Ciebie ani komunistyczna propaganda, ani utrudnienia ze strony władzy, ani na końcu niepogoda i ta sławetno ulewa. Bo ten wielki dysk, te potoki wód, jak padał wtedy w Rychwałdzie ksiądz prymas, a dzisiaj sługa Bozy, Stefan kardynał Wyszyński, łomyły nie ino nasze ciała, ale łomyły też nasze dusze i naszą ojczyznę na rocznicę 1000 roków Chrztu Polski. Ten deszcz Bożej łaski dalej w nos trwą. I my dzisiaj, lud żywiecki i górole wszystkich górskich dziedzin, na kolanach dziękujemy Tobie, Matko. Zemy dockali tej wielkiej chwili 50 roków Twojej koronacji w tym cudownym obrozie. Matko nasa, gaździno góroli polskich, nosą pierw dziękujemy Ci za wszelkie łaski, dobrodziejstwa i pociechy, jakich za Twoją przyczyną my doznali. Dziękujemy Ci, Matko, ze dźwigo z nos upadku i chorości, ze słabości naszych, stropienio i zwątpienio. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć,
co oświetlo nasze beskidy, bo prawdziwie pisał Twój kronikarz. Wielkie łaski i cuda przy tym obrozie się dzieją. Już w XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, udręcony lud góralski i polski naród cały znalazł w Tobie niezawodną patronkę i opiekunkę. I dzisiaj pytamy Ciebie, Matko, o opiekę nad nami i ojczyzną naszą. Pociesz nos idejną mocną wiarę, co by my się nie zatracili w tym rozbieganym świecie i chcieli chcieć żyć po Bożemu w naszych rodzinach i wspólnocie. Pytamy o to słowami starodobnej pieśni. Noś więc o Panno Maryjo w rychwałckim potoku, miej nos w tym górnym kraju zawsze na swym łoku. W ten uroczysty czas ślubujemy Tobie, Matko, trzymać się mocno Ewangelii i krzyża, bronić, jak dziadkowie i ojcowie nasi, świętej wiary katolickiej i niepodległości Polski, służyć jak najlepiej rodnej ziemi, pilnować góralskiej i narodowej tradycji i kultury i pielgrzymować do Ciebie w każdy czas. Gaździno Góroli, wstawiaj się za nami u Twego Syna, łoto pytomy, zdrowaś Maryja. Pani naszej pięknej żywieckiej ziemi, łopromieniuj Twoim blaskiem drugi naszego żywobycią i prowadź nos do niebios bram. Ave Maria.